I znowu się zaczęło. Halloween. Betty nie wiedziała, co o tym myśleć. Dla niej samej święto to było kolejnym powodem dla ludzi, by się upić i tańczyć do nieprzytomności. Była już za duża na proszenie o cukierki, a jej życie z niewiadomych powodów nie układało się tak, jak chciała. W przeszłości była buntowniczym dzieckiem. Często trafiała do poprawczaka, a jej edukacja ograniczała się do matematyki w trybie podstawowym i pisania krótkich listów do swoich dziadków, których znała tylko przez korespondencję listową. Przemierzając ulicę Brooklynu, sama nie wiedziała, jak wykorzystać swój urlop, jaki przyznał jej kierownik magazynu. Wróciła do domu, który był małym mieszkaniem z niewielkim pokojem gościnnym. Służył jej jako sypialnia, a oprócz toalety i kuchni nie było więcej pokoi. Na źle przybitej do ściany szafie na książki znajdowały się tomy skromnej literatury i poezji. Dawno już ich nie czytała. Chyba znudziła się po dziesiątym przeczytaniu każdego z tomików. Znała te opowieści niemalże na pamięć. Położyła się na łóżku, uprzednio zrzucając buty wyjściowe i postanowiła zasnąć. Ten dzień, w którym to ludzie przebierali się za potwory, mógł być każdym innym. Nagle jednak usłyszała coś, co przykuło jej uwagę. Było to powolne chrobotanie o szybę czymś ostrym. Otworzyła oczy, wstała i wyjrzała przez okno. Nikogo nie było. Otworzyła je i wyjrzała na zewnątrz. Nic, jak okiem sięgnąć, ani żywego ducha. Zamknęła okno i położyła się znowu do łóżka. Przez jakiś czas nie działo się zgoła nic. Nagle natrętny dźwięk znowu się powtórzył. Cholerne chrobotanie tym razem dochodziło spod drzwi, a tak się składało, iż Betty mieszkała na parterze. Więc sprawca, kimkolwiek był, musiał przedostać się przez drzwi wejściowe. Dorosła już dziewczyna podniosła się z łóżka, po czym zajrzała przez Judasza. Nikogo nie zobaczyła. Oskar Lars, jeżeli was gówniarze tu zobaczę, to wam tak spiorę dupy, iż będziecie śpiewać sopranem. Wykrzyczała na korytarzu zaraz po otwarciu drzwi. Nagle spojrzała pod nogi. Na wycieraczce zobaczyła czarną wizytówkę oraz ulotkę. Wizytówka miała kontakt i dane personalne jakiegoś Wiktora Stracha. Gość musiał być jakimś Polakiem. Ulotka zaś była zupełnie inna. Jej prezentacja zabierała zgniłe kolory pomarańczy, zaś po jej otwarciu zobaczyła niewielką. Elegancko napisaną wiadomość. Wiktor Strach i Piotr Dniowicz, dwóch kumpli, co świat zwiedzili prawie cały, zapraszają czarną Betty na wspaniałą noc zabawy. Zabierz sztylet lub nożyczki, czekaj do północy na ślad bryczki. Zawieziemy cię w nieznane, gdzie to będzie, nie powiemy, jednak radość przynieść chcemy. Także szybko gotuj się. Nim twój sąsiad wezywie wiecie? He, zaproszenie! I tak nie mogłam zasnąć, powiedziała Betty. Postanowiwszy sprawdzić, czy jej nikt nie buja, zamierzała iść za wskazówkami ulotki. Spakowała do plecaka nożyczki, wrzuciła tam ulotkę z wizytówką. Wzięła także latarkę i nieco prowiantu w postaci kanapek w plastikowym pudełku. Kiedy minęło pięć minut, była już przed blokiem i nieco marzła pomimo włożonej kurtki. Nagle z za rogu wyjechała limuzyna w kolorze ciemnego karmazynu. Zajechała przed nią, po czym z kabiny kierowcy wyszedł szofer. Miał czerwonofioletową skórę, parę rogów i szpiczaste uszy. Pokłonił się dorosłej dziewczynie w pas, zdejmując swój melonik. Pani Betty Willington? – Tak. Jestem na tą noc pani szoferem. A ty kim jesteś? Jak cię zwoł? Jestem William Barntower, piekielny szofer i skryba sektora 56. Lokalnych Piekieł. Kiedy to powiedział, Willington mogła zauważyć, jak jego harpunowy, strzelisty ogon poruszał się za jego plecami. Do tego miał krogulczy, haczykowaty nos i kozioł brudkę. To na pewno dla mnie? Nie pomylił się pan? Absolutnie. O pomyłce nie może być mowy. Proszę wsiadać. Takie rzeczy nie dzieją się na zawołanie. Odparł William, otwierając ostatnie drzwi od limuzyny po stronie gościa. Willington niechętnie wsiadła, przekonana, że to musi być jakiś żart. Takie rzeczy po prostu się nie zdarzały. Nie takim ludziom jak ona. A jednak nie mogła zaprzeczyć temu, co się teraz naprawdę działo. Wnętrze limuzyny było przyjemne, lampy na suficie zalewały je barwami cytrynowej herbaty, miast zimnych, purpurowych neonów właściwym pojazdom jakiegoś bossa mafijnego. Limuzyna ruszyła, zaś Betty zobaczyła, iż kierowca kieruje się miast w serce miasta ku jego obrzeżom. W pierwszej chwili chciała zadzwonić na numer alarmowy i powiedzieć, iż została porwana, jednak szybko uświadomiła sobie, Iż nie wzięła komórki. Przekleła się w duchu i rozejrzała się po wnętrzu. Nie było niczego, co mogłaby użyć do swojej ucieczki, ale po namyśle uspokoiła się nieco. Być może to wszystko jakiś wymysł zorganizowany przez telewizję, coś w stylu reality show tak przynajmniej zakładała. Limuzyna jechała już od jakichś piętnastu minut, a przez ten czas Betty. Mogła zobaczyć, jak opuszczają ostępy miasta, kierując się ku zalesionym ostępom terenu. Pani Willington, powiedział szofer, niech spróbuje się pani rozluźnić. Za pięć minut będziemy na miejscu. Nie podkręcałem zbytnio temperatury, by się pani nie zapociła w tej kurtce. Proszę wybaczyć, nasi klienci zazwyczaj w nocy, jak ta, są dość nerwowi. Kiedy mnie pan wypuści? Jak dojedziemy na miejsce za pięć minut, jak już wspominałem. Proszę o trochę cierpliwości. Betty, choć niechętnie, przestała na to. I tak dojechali pod bramę wielkiej willi. Kiedy limuzyna minęła bramę i zajechała na posesję, diabeł wysiadł i otwierając drzwi zaprosił przyjaznym gestem na zewnątrz. Pani Willington? Już, już, idę. Gdzie... W domu naszych wspaniałych patronów. Proszę kierować się głównymi drzwiami do końca holu i przedstawić ulotkę, którą pani znalazła. Willington niechętnie wyszła z limuzyny, po czym przekroczyła próg posiadłości. Wchodząc do środka, zobaczyła zielonkawe ściany oraz beżowy dywan ciągnący się aż do niewielkiej lady portierskiej przemierzyła nerwowo odległość jaka dzieliła ją od portiera który wyglądał jak porcelanowy manekin po czym zdała swoją kurtkę oraz ulotkę manekin o łagodnych kobiecych rysach schował świstek papieru po czym wręczył luźny naszyjnik z kartą wipowską, która posiadała na swojej powierzchni pentagram proszę się kierować na drugie piętro do auli powiedziała porcelanowa istota, zaś jej głos był jak klekot drewna i szum wiatru. Betty bez słowa zauważyła obok recepcji windę, wjechała nią na drugie piętro i po zwiedzeniu go zauważyła, iż posiada ono jedynie jedne drzwi, które zapewne prowadziły do auli. Otworzyła je, a to, co zobaczyła wewnątrz, sprawiło, iż dostała gęsiej skórki. Zauważyła okrągły stolik, na którym postawiona była miska, wewnątrz której wiły się larwy much. Brane były one garściami i niemalże wpychane do żołądków przez blade jak papier gremliny o szpiczastych uszach. Stolik obok kobieta, ubrana w niebieskie kimono z wyhaftowanymi księżycami, piła puchar wypełniony czerwoną cieczą o mdłej woli. W innym kącie. Gruby, czerwony diabeł kończył konsumować żeberka. Wysysał z nich jedyne, co zostało. Szpik kostny. Betty już chciała uciekać i krzyczeć jak potępieńcza dusza. Wtedy zobaczyła kreaturę ubraną w granatowy smoking. Nosząca na swoich szponiastych rękach wełniane rękawiczki, nie zakrywające palców. Nie posiadała oczu. Jedynie paszczę najeżoną soplowatymi zębami a jej uśmiech był szeroki od ucha do ucha. Ach, pani Betty Willington, proszę, zapraszam. Niech się pani nie boi, tutaj wszyscy są osobliwi. Podszedł do niej szybko i prawie bezszelestnie, po czym zaszedł od tyłu i delikatnym pchnięciem ręką w plecy nakierował na stolik, który okupował. Musi mi pani wybaczyć, co roku organizuję z moim przyjacielem tą zabawę, ale dziś jest dzień szczególny, ponieważ gościmy pierwszego żywego człowieka. To ma być jakiś żart? Spytała wytrącona z równowagi Betty. Jej ręka wystrzeliła w kierunku głowy tego czegoś z zamiarem ściągnięcia tej przeklętej maski. Jednak zamiast tego natrafiła na ciepłą, mięsistą tkankę przykrytą skórą. Pani Willington! Może pani zabrać tę rękę z mojej twarzy? Przepraszam, po prostu. nieważne. Jestem Wiktor Strach wyjaśnił organizator bez oczu a ta, tutaj dynia to mój przyjaciel Piotr Dyniowicz. Postać za stolikiem wyglądała jak strach na wróble z dynią zamiast głowy, i żeby jeszcze tego było mało, ta dynia posiadała kościste zęby. Jego garnitur wyglądał na nieco znoszony, skóra była chropowata, pomarańczowa, nabrzmiała i tłusta. Zaś z ust, nieustannie wycieranych chusteczką, leciała zielonkawa ślina. – Witam pani Willington – powiedział Dyniowicz, podrywając się z krzesła i ściskając energicznie rękę kobiety. – Betty została usadowiona na wolnym krześle – Zaś Wiktor i Piotr zasiedli na swoich z góry ustalonych miejscach. Za nimi znajdowała się szyba, za którą rozpościerała się aula wypełniona tańczącymi i bawiącymi się ludźmi. Co to ma wszystko znaczyć? Czemu tu jestem? Przecież sama pani zdecydowała się o złożeniu nam wizyty. Burknął i zaśmiał się ochryple Piotr. Skąd to niby wiecie? Drążyła dalej temat Willington. Cóż! Daleko nam do ludzi, przyznał Wiktor, niechcący ziewając. Wybraliśmy Panią ze względu na unikatowość. Pozwoliłem sobie dodać swoją wizytówkę, jeżeli kiedykolwiek będzie Pani potrzebowała pomocy psychologa. Proszę mi wierzyć, jestem jednym z lepszych. Piotr zaś zajmuje się wyrobem słodyczy. Jego ostatni produkt to lizak, który bardzo chciał wypróbować na człowieku. Betty słuchała tego wszystkiego, nie dowierzając za bardzo absurdalności tej sytuacji. Jednak kiedy został jej zaprezentowany niewielki lizak w kształcie uśmiechniętej dyni, stwierdziła, iż to jacyś bogacze, co lubią bawić się cudzym kosztem, więc będzie grzeczna do momentu, jak dowie się, po co tutaj naprawdę się znalazła. Wzięła do ręki lizak i wpakowała go sobie do ust. Smak ani trochę nie przypominał zwykłego Lizaka. Bardziej kojarzył się jej ze smakiem dyniowego ciasta. Nagle jej myśli uciekły do momentu, w którym pamiętała jeszcze swoich rodziców, jako bardzo mała dziewczynka. Przypomniała sobie w pamięci twarze swoich rodziców. Pamiętała je teraz wyraźnie. Mamo, tato? Piotr Dyniowicz spojrzał swoimi przykrwionymi oczyma w kierunku Wiktora. Ten jedynie przekręcił głowę na bok, jakby w zamyśleniu. Przypomniała sobie pani swoich bliskich, mam rację? Skąd pan? Nie trzeba geniusza, by to stwierdzić odparł Wiktor. Będąc szczerym, widziałem kiedyś pani ojca w swej poczekalni. A niech mi pani wierzy, tam nie trafiają osoby z przypadku. Nie, nie rozumiem. Nie czytała pani mojej wizytówki? Spytał Strach, automatycznie pokazując swojej rozmówczyni jedną z nich, którą miał zawsze gdzieś przy sobie. Na wizytówce widniał napis: Wiktor Strach poradnia dla żywych i umarłych. Jeżeli to ma być jakiś żart, to bardzo nie na miejscu Łukała raz po raz Willington. Chciała uciekać, biec ile sił w nogach, byle dalej od tego przeklętego miejsca. Ostatki jej jaźni podpowiadały jej, iż musi to być sen, a jeżeli nie, jest to z pewnością jakiś żart. Lecz mięsista, napuchła twarz Piotra Dyniowicza i pozbawiona oczu głowa Wiktora Stracha, zdawała się temu przeczyć. Nagle jednak stała się rzecz niezwykła, na zawsze potwierdzająca, iż to rzeczywistość, a ona nie śpi. Bowiem na podłodze koło Wiktora pojawiła się czarna, przepastna plama, z której to wynurzyła się przyprawiona rogami głowa jakiegoś diabła. Sylwetka diabelskiego pomiotu oblepiona była smołą. Zaś to, co niosła w rękach, wyglądało na dość grubą książkę. Wiktor wziął ją od niechcenia i podziękował. Osmolony diabeł zniknął w portalu, który zamknął swoją gardziel. Cóż, pani Willington, ma pani nożyczki? spytał potwór pozbawiony oczu. Mam, odparła przerażona kobieta. No to świetnie, będzie musiała sobie pani odciąć serdeczny palec. Calutki, dokończył dyniowicz. Panów pojebało? W życiu, niby dlaczego miałabym to zrobić? Ponieważ pani ojciec, Brian Willington, znajduje się w piekle. Zresztą pani tak bardzo się od niego nie różni, jedynie w tym, iż pani nikogo jeszcze nie zabiła. Brian Willington zginął w noc Halloween, zaś pani matka zmarła na stwardnienie rozsiane rok później. Na pewno pamięta pani te wydarzenia dość słabo, ale mój wyrób pomaga przywrócić dawno zatarte wspomnienia. Wie pani, że mamy rację? Tak, teraz pamiętam, teraz wszystko pamiętam. Jak mogłam o tym tak po prostu zapomnieć? Cóż, pani Willington? zaczął Wiktor. Ma pani nożyczki? Betty wyjęła pożądane narzędzie z plecaka, o czym położyła je na stole. Jest pani gotowa? Spytała kreatura w granatowym garniturze. Tak. Wiktor wziął do ręki nożyczki, zaś Dyniowicz przytrzymał lewą rękę Betty. Cięcie było szybkie i pewne. Jak tylko krew zaczęła tryskać na blat stołu, Piotr oblizał ranę swoją śliną. Kobieta poczuła pieczenie i mrowienie w okolicy nacięcia. Tymczasem Wiktor zabrał palec serdeczny i używając go jak pióra, zapisał coś w czarnej księdze, którą przyjął od diabła. No, to najważniejsza rzecz jest załatwiona. Teraz będziemy jeszcze musieli być przygotowani do odwołania się do Sądu Najwyższego, jeżeli proces pójdzie nie po naszej myśli. Gratuluję pani Willington, naprawdę jest pani odważna. Powiedział Wiktor Strach, po czym dodał: Ponieważ mamy jeszcze czas, co by pani powiedziała na nieco dobrej zabawy? Takie rzeczy często się nie zdarzają. Betty spojrzała na swoją lewą rękę, gdzie niedawno krwawiąca rana Teraz zarosła już skórą i nie widać było już więcej rozerwanej nożyczkami tkanki, po czym powiedziała: Czy mój ojciec będzie z moją mamą? Postaramy się, by tak się stało odparł Wiktor. W takim razie, jeżeli to możliwe, chciałabym zatańczyć. Piotr Dyniowicz omal nie spadł z krzesła, ale powstrzymał się, choć z trudem od śmiechu. Wiktor strach kompletnie zignorował jego zachowanie i nie wahając się, zgodził się. Oboje przeszli do sali balowej i choć byli wśród hordy Guli i krwiopijców, bawili się świetnie. Byli praktycznie nietykalni za sprawą karty wipowskich, a każdy z zaproszonych do tej willi znał zasady, jakich musieli przestrzegać. Dyniowicz jedynie patrzył z Auli na ich taneczne poczynania i przeklinał się w duchu, Iż jest zbyt puszysty na te ceregiele. W końcu przywołał lokaja, mówiąc mu, że jego produkt cukierniczy zawiódł i trzeba będzie dodawać do lizaków większej domieszki grozy. Halloween jednak nie musi być straszny za każdym razem, jak wielu osobom się to wydaje. Ważne jest bowiem przede wszystkim to, by wszyscy się dobrze bawili. Scenariusz! Mikołaj Nieprawicz, czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.